Rozpocznę od gratulacji dla gości za zwycięstwo w pierwszym meczu, bo jeszcze jest przed nami rewanżowe starcie na boisku przeciwnika, i od podziękowań dla kibiców, bo atmosfera dzisiaj była kapitalna, i zarówno ich frekwencja, ale atmosfera i doping, wsparcie trybun. W trakcie meczu, po meczu, no coś kapitalnego, także bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i też drużyny za to, jaka atmosfera dzisiaj była na stadionie. No nie ma co ukrywać, duże doświadczenie dla nas, tak jak bezpośrednio po meczu teraz na to patrzę, to taki mecz no, dał mi, zastąpił parę chyba dobrych lat pracy jako trenera, bo było czuć z boku, że spotykamy się z zespołem o zupełnie innej kulturze, zupełnie innej jakości, zupełnie innym doświadczeniu, i to było czuć na pewno. Co oczywiście nie zmienia faktu, że szczególnie w pierwszej połowie chciałbym widzieć więcej takiej, bym powiedział, chyba odwagi w naszej grze, bo my mamy jasno określoną wizję. Ja przynajmniej jako trener chcę, jestem bardzo wierny tej wizji i chciałbym z tą wizją być na dobre i na złe. I jeżeli mamy przegrywać, to tylko w swoim stylu, to tylko w stylu, który pokazaliśmy, z odwagą, z pasją, z zdążeniem cały czas do odbioru piłki i do stwarzania sytuacji. Oczywiście zdaję sobie sprawę i też wiem, że skala trudności była duża i nie jest łatwo to zrobić przy tak jakościowym przeciwniku, ale wiem, że stać nas na to, żeby mieć tych momentów więcej, bo ten mecz pokazał niektórymi fragmentami, że potrafiliśmy stworzyć zagrożenie po dobrych akcjach, po składnych akcjach, kiedy dłużej utrzymaliśmy się przy piłce, poszukaliśmy wolnych przestrzeni, poszukaliśmy swoich rozwiązań, to ten mecz po prostu nabierał takiego wyglądu, gdzie było widać, że momentami staje się po prostu wyrównany. Tyle. Mecz przed nami, rewanżowy. Wiemy, że to będzie ciężkie spotkanie, ale no, w tych europejskich pucharach liczy się dwumecz, a nie jeden mecz, także na pewno będziemy chcieli tam przede wszystkim starać się poprawić jakość naszej gry i większymi fragmentami pokazać te cechy, te wartości, o których mówiłem na konferencji przedmeczowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam do zadawania pytań. Jakub Sowera, Sport.pl. Trenerze, co z Nene i czy są oprócz tego jakieś inne kontuzje? No bo wiemy, że Nene wygląda na osobę zdecydowanie schodzącego z kontuzją z wojska. Tak, tam wiadomo, że przy powiedzmy takiej intensywności spotkań i też przy bardzo wymagających przeciwnikach tych pojedynków będzie dużo na boisku i tych starć też takich fizycznych. Na razie nie mam żadnych niepokojących sygnałów. Zawodnicy są oczywiście poobijani i związane jest to z tymi starciami. To był trudny mecz, jeżeli chodzi o takie pojedynki zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. I dużo tego było, szczególnie w końcówce, gdzie no ten mecz stał się bardzo otwarty i często się przenosiliśmy z jednego pola karnego pod drugie. Ale na razie nie mam żadnych niepokojących sygnałów, także teraz mamy trochę więcej czasu na regenerację, trochę więcej czasu pomiędzy meczami, więc wierzę w to, że wszyscy zawodnicy będą do mojej dyspozycji na mecz rewanżowy. To ja mam dwa pytania. Jerzy Kłakowski, Radio Białystok. Trenerze, pierwsze, tutaj trener Knudsen z Podobnik mówił, że ich podstawowym założeniem, bo też mówił przed meczem, będzie utrzymywać się na dłużej przy piłce, bo zdaje sobie sprawę z tego, jak jesteście groźni z piłką, ale pan zawodem też miał ten sam pomysł, musi udać się dłużej piłką. Dlaczego im się to udało, a nie wam? To pierwsze pytanie. A drugie dotyczy właśnie tej intensywności, bo całkiem dawno trener Mauro to opowiadał mi właśnie o tych bardzo intensywnych meczach z Rio Ave i Gentem, pan też był wtedy w sztabie. Czy ten dzisiejszy mecz był jeszcze bardziej intensywny? Bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam, bo tamtych spotkaniach, że piłkarze i tak reagowali. Niektórzy padli, niektórzy wzięli się po prostu za kolana, bo no widać było, że to byli wyjechani do pracy.
jeden do jeden trudno mi porównać, bo to było raz, że trochę lat temu. No przede wszystkim trochę lat temu i trudno mieć takie bezpośrednie przełożenie, ale na pewno intensywność, im lepszy jakościowo przeciwnik, im bardziej wymagające rozgrywki, tym ta intensywność też rośnie, ona nie maleje, więc no zdecydowanie było czuć, że ten mecz jest intensywny, na pewno z perspektywy też tego, ile musieliśmy wykonać pracy bez piłki, bo generalnie w meczach ekstraklasy no nie jesteśmy zmuszeni do takiej pracy bez piłki, jak byliśmy zmuszeni w tym meczu, ale też liczyliśmy z tym, że tak może być przy dużej jakości przeciwnika. Jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, no to nie, mieliśmy oczywiście taki plan, żeby się utrzymać przy piłce i trener Bodo też miał taki plan, żeby się utrzymać przy piłce. No wyszło im to lepiej po prostu. No co dzisiaj, trudno jest tutaj szukać usprawiedliwienia, a powodów? Powodów tego może być mnóstwo. To są powody takie, jakby to powiedzieć, no... No argumentów można tutaj mnóstwo szukać. No na pewno będziemy szukać w tych aspektach, na które mamy wpływ i będziemy szukać w organizacji gry. Uważam, że były takie momenty, szczególnie w pierwszej połowie, kiedy w momentach odbioru piłki zabrakło nam trochę utrzymania się przy piłce. Dlatego ten mecz był taki rwany i nie nabieraliśmy pewności siebie, tylko napędzaliśmy przeciwnika i nie potrafiliśmy złapać kontroli nad spotkaniem. Były takie momenty, że Bodo traciło piłkę, ale bardzo szybko ją odbierało i to na pewno też jakość wykonania i intensywność tego przełączania się po stracie piłki to też jest coś, co jest dla nas ogromnym doświadczeniem i coś, co dzisiaj też poczuliśmy na własnej skórze, więc no mówię, to jest drużyna, która i ja też jako trener, która wchodzi w tą europejską piłkę i widzimy, jakie tam czekają na nas wymagania, jaki poziom jakości zaczynają prezentować przeciwnicy i też będziemy się uczyć i adoptować do tego i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie nam po prostu łatwiej, przyzwyczajmy się do intensywności, poznamy te warunki, ale no też potrzebujemy na to czasu po prostu. Jeszcze nasunęło mi się takie pytanie, bo Pan wspomniał o tym, takim trochę może ze swojej braku odwagi na początku, ale ja odniosłem wrażenie, że po 30 minutach, kiedy zaczęliście wyrównywać grę, kiedy Nene miał dwie sytuacje, że akurat druga połowa będzie lepsza, a tymczasem druga połowa nie była lepsza. To 15 minut dawało mi nadzieję, że byłem przekonany, że jego nie wygra ten mecz. Po tej końcówce, w 15 minutach, ale jednak w drugiej połowie to właściwie nie zagroziliście rywalowi. Ciężko mi się ustosunkować, no jeżeli powiedzmy w procesie analizy to będzie można szczegółowo o tym meczu porozmawiać. Na pewno zgodzę się, że te pierwsze 30 minut było takie pod pełną kontrolą Bodo i mieli więcej piłki na pewno, znaczy praktycznie mieli w większym wymiarze piłkę. My głównie staraliśmy się zagrozić gdzieś w kontrataku, w ataku szybkim, ale to co powiedziałem, tam nam brakło płynności, żeby się dłużej utrzymać przy piłce, bo po prostu po odbiorach szybko ją traciliśmy. Te ostatnie 15 minut faktycznie było takie, przejęliśmy więcej kontroli i na pewno było czuć, że w momencie, kiedy mamy kontrolę nad piłką, kiedy zaczynamy łapać rytm, kiedy zaczynamy łapać pewność siebie z piłką, to zaczynamy być groźni, wykorzystując swoje ustawienie, wykorzystując strukturę, wykorzystując przestrzenie, które sobie otwieramy, narzędzia, które mamy. Problem na pewno pojawia się wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni do bronienia i kiedy to przeciwnik ma inicjatywę, bo to jest po prostu bardzo jakościowe z piłką i na pewno tam, gdzie trzeba szukać swoich argumentów, swoich szans, to w momencie, kiedy my mamy piłkę, a nie kiedy jej nie mamy, więc do tego będziemy do tego dążyć, do tego na pewno będziemy musieli ten czas piłką przy nodze wydłużyć, ale zdajemy sobie sprawę, że nie będzie to łatwe, po prostu skala przeciwnika też jest trudna, co nie zmienia faktu, tak jak powiedziałem, że uważam, że powinniśmy mieć więcej momentów takich, w których jesteśmy proaktywni, a tego mi w pierwszej połowie zabrakło, że trochę oddaliśmy za łatwe inicjatywy, a nie potrafiliśmy jej przejąć poprzez działania pressingowe. Dziękuję. Dziękuję. Muszę gotowo po sportu, trenerze, w drugiej połowie nie udało się nam oddać znanego strzału na bramkę rywala. Ta ofensywna niemoc wynikała też z tych sił, które zostawiliście w pierwszej połowie, że po prostu no, czasami brakowało tej pary, że ciężko było cokolwiek zrobić, kiedy w pierwszej połowie długo za tą piłką biegaliście. No ja nie wiem, czy to był to jakby jedyny powód tego i można by tak to łatwo powiedzieć, że straciliśmy dużo sił, dlatego nie stworzyliśmy sytuacji w drugiej połowie.
No nie, bo czasami można, powiedzmy, już na mniejszej ilości sił, ale korzystając z narzędzi wypracowanych zachowań i zależności między piłkarzami, po prostu stwarzać sytuację poprzez samo poruszanie się i ustawienie. Ale na pewno to, co pan powiedział, to jest racja, że bez piłki biega się inaczej, bez piłki traci się dużo więcej sił. No i potem w momentach odbioru piłki, gdzie trzeba być intensywnym, gdzie trzeba wyjść szybko do kontrataku, gdzie potem trzeba się szybko utrzymać przy piłce, przeciwnik jest aktywny, presuje, trzeba cały czas śledzić pressing, dawać wsparcie, być pod grą, pod piłką, no to te momenty są trudne, kiedy długo pracujesz bez piłki i tą energię tracisz na tą pracę defensywną i mówię, jakościowy przeciwnik też trzeba się nabiegać bez piłki dobrze i być intensywnym, żeby pozamykać przestrzenie, żeby nie dopuszczać do wielu sytuacji i mimo to, że uważam, że w pierwszej połowie może nie byliśmy zbyt proaktywni, znaczy inaczej, nie byliśmy proaktywnie, jeżeli chodzi o wypchnięcie do wysokiej obrony, tego mi zabrakło w kontekście przejęcia inicjatywy, no to trzeba powiedzieć, że też nie dopuściliśmy przeciwnika do wielkiej ilości sytuacji i do dużej ilości wejść w pole karne. Wizualnie na pewno optycznie miał przewagę i utrzymywał się przy piłce, ale no budujące jest też to, że potrafimy kompaktowo nieźle się też wybronić jako drużyna. Panie trenerze, Proton Jabłonka, przegląd sportowy z tej strony. Mam takie pytanie, czy nie miał pan pokusy, aby w tym meczu zdjąć z bliska Jesusa i Masa, bo to chyba nie był jego. Analizowaliśmy wszystkie warianty, dyskutujemy na bieżąco na ławce na temat dyspozycji każdego zawodnika i nie chciałbym tutaj indywidualnie mówić, czy to dzisiaj Jesus miał słabszy mecz, czy ktoś miał słabszy mecz, czy ktoś miał lepszy, bo wygrywamy i przegrywamy jako drużyna. Dzisiaj przegraliśmy jako cały zespół. Na pewno jeżeli chodzi o obecność Jesusa na boisku, często do końca spotkania, to uważam, że niejednokrotnie już udowodnił, że to jest zawodnik, który nawet jeżeli to nie jest jego jakiś wybitny dzień, to swoją jakością potrafi jednym uderzeniem czy jednym podaniem zmienić oblicze meczu i tak czasami po prostu jest. No, zdecydowaliśmy się na takie zarządzanie meczem jak dzisiaj. Oczywiście zawsze można przez pryzmat skuteczności decyzji to ocenić, czy to były decyzje dobre czy złe, to już zostawiam Państwu, a ja na pewno sobie to przeanalizuję, żeby też optymalnie drużyną zarządzać w trakcie meczu i pomagać jej zmianami, reakcjami swoimi z ławki. The crowd, I don't know. I never play in the Champions League, but amazing. Always when you're playing away games, it's tough, but for us today, it was really important to have the ball, to try to dominate them, because this opponent is a really good attacking team, so we tried to have the ball and control the game. That was the most important for us today. Także trener przede wszystkim zaczął od tego, że atmosfera dzisiaj na stadionie była niesamowita, podkreślił jeszcze raz, niesamowita. Powiedział również, że zawsze na mecz na wyjeździe są bardzo ciężkie, a ten był wyjątkowo ciężki i bardzo ważne w tym meczu było to, żeby zespół Bodø/Glimt posiadał piłkę, ponieważ Jagiellonia jest bardzo mocnym zespołem, gdy to ona posiada futbolówkę i gdy atakuje. Hello, coach. Jakub Zalewski, Sport.pl. I would like to ask you about your words from the pre-match conference. You told us that it would be rather 5-5 than 0-0. Were you bluffing a bit? Yeah. It's a good question, but actually I think we could score 5 goals today. So, but it's not easy to say before the game, but still this is just the first game. We know we're playing against a really good opponent, so we have to prepare now for the game in Buda. And again,
if you see the result, we have been in Poland for this is the third time, and so I'm really happy for the result today. Today, and also I think it's I think we show the experience in Europe to play in Europe against good teams. That was for me the most positive with the game. Także padło pytanie o słowa trenera z przedmeczowej konferencji prasowej, gdzie powiedział, że bardziej będzie tu wynik 5-5 niż 0-0. Trener powiedział, że owszem, mogli dzisiaj zdobyć 5 goli, aczkolwiek trudno jest wyrokować przed meczem, jak on będzie wyglądał. Wiedzieli, że grają dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, aczkolwiek teraz czeka ich mecz w Bodø i do tego już będą rewanżu się przygotowywać. Trener powiedział, że jest bardzo zadowolony z wyniku i twierdzi, że dużo dało tutaj doświadczenie w europejskich pucharach. Good translate. That's it. Good translating. Thank you. So one more question. Is it an obstacle to you that you play on Saturday a very important league game against Viking on the other side of the Norway, or does it matter? What do you mean? Is it an obstacle? Do you think that opponent in your league? Yeah, you are playing on Saturday the league game, very important league game. Jagiellonia yeah. Will be resting. Does it make any importance to you? No. First of all, the most important for us now is actually the weekend game, because that's the next game. And now we have to go directly to Stavanger. And between the games, now when we're playing two games a week, it's only recovery. And we're still fighting for next year. If you doing well in the Norwegian league, you also have a big opportunity for what's happening next year. So it's a lot of things to think about. But what I'm a little bit afraid of is the condition in the group now, because this game was really a hard game. The pitch is really heavy. It's not easy to play football and running on this pitch. So we have to be smart and so we will see. I don't know. Maybe I don't answer the question, but I do my best. Także padło pytanie o to, że Bodø gra teraz w sobotę bardzo ważny mecz w lidze, a Jagiellonia odpoczywa i czy to jest jakiś taki mały handicap dla naszego klubu. Trener powiedział, że teraz ten mecz weekendowy dla nich jest najważniejszy. Wracają za chwilę do Norwegii, odpoczywają i bardzo ważny jest proces tutaj tego powrotu do swoich sił, ponieważ zostawili tutaj dzisiaj dużo zdrowia na tej ciężkiej, jak stwierdził trener Murawie. Powiedział, że muszą być bardzo mądrzy w tym procesie pomiędzy tymi kolejnymi swoimi meczami.